Cześć i czołem, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj znajduję się w bardzo przyjemnym miejscu. Jest to Park Niedźwiedzi w miejscowości Flo. Jest to park, który jest ode mnie oddalony 2,5 godziny i dopiero ostatnio na mapie, na Google Maps zobaczyłem w atrakcjach, że właśnie coś takiego się tutaj znajduje. No i postanowiłem przyjechać, gdyż weekend jest bardzo ładny. Chodzi mi tutaj właśnie o pogodę, jest bardzo sprzyjająca. No i co? Znajduję się teraz właśnie w parku. Jestem bardzo mile zaskoczony, dlatego że udało mi się przyjechać akurat do godziny karmienia praktycznie wszystkich zwierząt. Zobaczyłem nie tylko niedźwiedzie, ale też leopardy, łosie, renifery, no i oczywiście wilki. Jest to takie zoo tutaj lokalne i właśnie możemy tutaj zobaczyć zwierzęta, które występują na terenie Norwegii. Oczywiście też znajduje się tutaj taki oddział, gdzie możemy pooglądać zwierzęta, które znajdują się, zwierzęta, które pochodzą z innych krajów, ale właśnie główną atrakcją tutaj jest to, że możemy pooglądać lokalne zwierzęta, które znajdują się, żyją naturalnie w naturalnym środowisku w Norwegii. No i co? Pokażę Wam właśnie, jak ten park wygląda. Głównie chodzi mi tutaj o zwierzęta, które żyją sobie tutaj w bardzo na takiej dużej przestrzeni. To, co mi się nie podoba w parkach zoologicznych, jest to, że zwierzęta są upchane na ciasnych powierzchniach i jest ich bardzo dużo, ale mają mało miejsca. Tutaj jest odwrotnie, jest mało zwierząt i mają bardzo dużo przestrzeni. I to, co mi się właśnie podoba, to to, że te zwierzęta mogą sobie tutaj swobodnie chodzić, mogą też się ukryć przed ludźmi w lesie i mieć chwilę odpoczynku. I właśnie jeśli będziecie chcieli się wybrać do Bjørne Park w miejscowości Flo, pamiętajcie o tym, żeby zarezerwować sobie kilka godzin, dlatego że zwierzęta wychodzą z lasu tylko w porze karmienia, no i wtedy możemy je zobaczyć. No i to, co właśnie mi się podoba, to jest praktycznie w każdym takim parku dla zwierząt w Norwegii, że przychodzi opiekun, osoba, która karmi, no i omawia sytuację tego zwierzęcia w tym kraju bądź na świecie, jak to wygląda, czym one się żywią, jak się zachowują, jaki mają sposób życia w naturalnym środowisku. No i właśnie zwierzęta są karmione, także możemy też sobie trochę pooglądać aktywności takich zwierząt. No, dlaczego te godziny są warte właśnie tego, żeby przyjeżdżać w tych godzinach karmienia, a to właśnie dlatego, że zwierzęta w takich ciasnych miejscach, one głównie śpią bądź leniuchują, więc zdjęcia czy filmy robione po prostu no, są trochę nudne dla nas, dla takiego oglądacza, którzy byśmy chcieli, żeby te zwierzaki poruszały się trochę więcej, coś porobiły. No i właśnie w tych godzinach karmienia możemy coś tutaj właśnie przeżyć, zwłaszcza jak przyjeżdżacie z dziećmi, czy ktoś przyjeżdża z dziećmi, żeby te dzieci mogły zobaczyć takie zwierzę, które się porusza, pooglądać z każdej strony. Także polecam. Ogrodzenia są bardzo dobrze zrobione, także zwierzęta, które mogą ugryźć, zaatakować, są odgrodzone, także nie przeszkadza tutaj w niczym. Można sobie spokojnie tutaj przyjechać z dziećmi. Ten park też jest nastawiony na dzieci, ma bardzo dużo atrakcji, zjeżdżalni, placów zabaw, które są usytuowane w różnych miejscach tego parku, także dziecko na pewno się nie będzie nudziło już po tym okresie, czasie karmienia dzikich zwierząt. Można właśnie sobie gdzieś usiąść spokojnie, odpocząć i też odsapnąć. To co, wyjdziesz, Milku? Tutaj mam mikrofon, więc... Okej. Okay. Skąd przyjechaliście? Z Salzburga. Tak, to i to jest... W odległości 320 km stąd, to jest przed granicą Szwecji. Mama, jest!
20 km do granicy szwedzkiej mamy. Generalnie przyjechaliśmy tutaj na takim spontanie. Siedząc sobie wczorajszego wieczoru, po prostu stwierdziliśmy, może by było fajnie gdzieś pojechać. No i tak po prostu telefon, internet, pyk, pyk, pyk. Wow. Flom ma, tak? To jest... Flo, przepraszam. Okej, może tu spróbujemy, nie? Może będzie fajnie, może będzie ciekawie. No i jak wrażenia? Jesteśmy zachwyceni. Są świetne wybiegi dla zwierząt. Można je naprawdę z bliska pooglądać. Walki o dziwo. Tak, na dzisiejszego dnia, atrakcja. Tak. Świetne, tak. Także jesteście zadowoleni z wyjazdu. Bardzo zadowoleni. Jak na przykład mielibyście polecić rodzinom z dziećmi wypad tutaj do Parku Niedźwiedzi, to jak najbardziej. Polecacie? Polecamy, jak najbardziej. Tak. Chłopaki zadowoleni. No, Emilek. Emil, tak. Zadowolony jesteś? Tak. Nie lubię Rysia, nie lubię Rysia. Jest zachwycony z Rysia, bo to jest jego, że tak powiem, ulubione zwierzę. I tak. O dziwo, 2 dni temu przyjechał dopiero. No. Jest od 2 dni tutaj. Ryś. A słuchajcie, co wy myślicie o tych zabezpieczeniach? Czy one według was są odpowiednie dla małych dzieci? Także nic się takiego tak. nie stanie? Wydaje mi się, że tak. Myślę, że są. Że tak. Norwegia bardzo stawia na bezpieczeństwo, także jeśli o to chodzi, to akurat... myślę, że się spisali tutaj w 100%. Troszkę gorzej ze ścieżkami, bo szliśmy drogą dla osób niepełnosprawnych i tak jakby z jednej strony super, bo było naprawdę fajne porobione ścieżki. Tak jak już wracaliśmy, no to niestety było mnóstwo schodów i no tak. Ta droga była dosyć ciężka. Właśnie widziałem, że ciągniesz wózek. Tak, tak. Nawet to filmowałem, mówię, jaki pan wytrwały. Bardzo mu zależało, żeby wnieść i znieść. Dokładnie, także mógłby to akurat być zrobiony jakiś taki właśnie zjazd dla wózków, dla rodzin z dziećmi, nie? Byłoby fajnie. Ja widziałem, jak ludzie się biją. Tak? Bardzo fajnie zorganizowane. I który wygrał miś? Który miś wygrał? Ten większy. Większy? Tak? Zgadza się. A tutaj mi się podoba, że jest taki duży, otwarty teren. I tak właśnie na karmieniu wilków, więc chyba byliśmy razem, nie wiem, jak ona się nazywa, karmiciel. Właśnie mówiła, że one tutaj przychodzą na czas jedzenia, potem uciekają do lasu i ich nie widać. I w sumie fajne jest to, że nie są takie osaczone te zwierzęta, nie? Tak, jednak mamy tutaj ten wybieg. Kiedy... Nie wiesz, co dinozauro! To jest w sumie nasze drugie zoo, Dyre Parken. Byliśmy też w Kristiansand. Kristiansand, i jak tam? Był... Właśnie się to wybiega. Jest to dużo, dużo większe niż to. I wybiegi są, wydaje mi się, że jeszcze większe niż tutaj. Także jest... I tam jest jakby... Podzielone na części są, jest część dla takich wysokogórskich, jest część dla takich właśnie leśnych, łosie i tak dalej, lisy, jest część safari nawet, także jest ogromny park i tam trzeba troszeczkę kilka godzin, żeby to wszystko zwiedzić tak porządnie. Czyli też polecacie? Zdecydowanie. Jak najbardziej. A pamiętacie, jak jest cena z biletami? No właśnie, znajomi ostatnio jechali i... Mieli cenę biletu, jakby jechali w weekend, to by zapłacili około 2,5 tysiąca koron norweskich za 4-osobową rodzinę. Ale to były zniżki z dzieciakami, czy...? Tak, to już były... było tak, cena normalnie. A jak jechali we wtorek, czyli w tygodniu, to zapłacili 1200 koron, także... Czyli warto w tygodniu się wybrać. Tak jest. A ja widziałam też, że aligator ma skrzynię ze skarbem. Tak? I co tam ma w tej skrzyni? Złoto? Czy kamienie szlachetne? Także spokojnie można wziąć jakiś koszyk piknikowy. Jednak trzeba pamiętać o tym, żeby nie dokarmiać zwierząt. Zwierzęta w tym parku dostają takie jedzenie, jakim odżywiają się w przyrodzie. Dlatego też jest trochę to dziwne. Właśnie oglądałem karmienie wilków i dostawały łosia. No a łoś jest tutaj obok. Więc nawet sama pani przewodnik właśnie mówiła, że może to się wydaje trochę dziwne, że tam są piękne łosie, a tutaj dajemy te łosie w kawałkach wilkom, ale to jest ich naturalne jedzenie. Podobno wilki są bardzo dobrze przystosowane do polowania na łosie. Potrafią przebiec w prędkości 45 km na godzinę na bardzo długie dystanse i po prostu polując w stadzie na łosia nie dają szansy takiemu zwierzęciu, gdyż on po prostu pada ze zmęczenia i wtedy jest łatwą ofiarą. Cześć, łosie.
Także w parku, jak w całej Norwegii, słyszę tutaj język polski, także nasi rodacy wiedzą, jak fajnie spędzać weekend i w sumie się cieszę, że dużo polskich rodzin, bo naprawdę bardzo dużo polskich rodzin, zwłaszcza z dziećmi, odwiedzają takie miejsce za każdym razem, gdy właśnie jestem w jakimś akwarium, czy w jakimś zoo, czy po prostu w górach. Jest nas tutaj dużo, także bardzo się cieszę, że my Polacy, nasi rodacy nie tylko przyjeżdżają do Norwegii po to, żeby zarabiać pieniądze, ale również po to, żeby coś zobaczyć, zwiedzić, coś przeżyć, zobaczyć przede wszystkim w jakim kraju żyjemy, w jakim środowisku. I bardzo mnie to cieszy. Także kciuki w górę. Pamiętaj, że oglądając mój kanał możesz go wesprzeć, klikając przycisk subskrybuj. Możesz również też zostawić coś po sobie, typu komentarz albo łapka w górę albo w dół. Jest to dla mnie motywacja do dalszego działania, no i dzięki Twoim działaniom powodujesz, że mój kanał się rozwija, a mi się chce wykonywać właśnie taką pracę. Na razie to jest hobby, ale być może w przyszłości zmieni się to w coś lepszego. Dziękuję tym, którzy subskrybują mój kanał i oglądają moje filmy. Dzięki Wam chce mi się brnąć dalej w moje hobby. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się już całkiem niedługo. Także życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!